Dzień dobry Państwu, nie magister Zarzycki i Szymon Junior. Ty będziesz Szymon Junior, wiesz Szymonku? Czemu? No bo ty jesteś młodszy, Junior znaczy młodszy. O, Szymonek tutaj sobie zrobił taką wystawkę. Tak? No wiesz co Szymonku, ale patrz, zróbmy tutaj, dobrze? Ustawiłeś tutaj ładnie, 1/3 plus 1/5, rysunki są dobre. No i teraz pomyślmy jak to zrobić, wiesz? Ja to odsunę, dobrze? Albo na razie niech stoi. Dobrze, masz mazaczek. Może czerwonym mazaczkiem tutaj przekroimy, popatrz. Jak przekroić tu, a jak przekroić tu, żeby części się wyrównały? Tutaj, ja, tutaj na 3. Tutaj na 3, dobrze, tu na 3, dobrze. I wiesz co, to ja takie, to że na 3, to w takim kółeczku napiszę tutaj, że na 3 tutaj kroimy, prawda? Dobrze, a tu pokroisz na ile części tutaj? Tą 1/3. Chcesz sobie nosek wytrzeć? No. To ja cię zdam tu troszeczkę, czekaj. Pomyśl tylko, jak pokroić tutaj teraz, tą 1/3, na ile części? A ja wyciągnę ci chusteczkę higieniczną. O, masz z torebki. Pomyśl. Jeszcze ci troszkę choroba trzyma, tak? Tak. Ale to nic. Ale mniej już. Już mniej, no świetnie. No to chyba ciasteczek. No ciasteczek, no możliwe, że mają jakieś właściwości lecznicze, prawda? No więc popatrz. No, zróbmy najpierw tutaj, ta 1/5. Jak pokroisz każdą część na 3, to jaki łamek tutaj powstanie? Szymonku, popatrz. Z 1/5 zrobi się jaki łamek? No. 3/15. No to napisz ładnie, 3/15. Dobrze. A z 1/3 jaki się zrobi łamek? Na ile części pokroimy każdą z tych trzech części? Na ile pokroić tutaj? Każdą. Tą i tą. Na 5. Na 5. To ja patrzę, tu na kółeczku napiszę, że na 5 części. No i pokroimy na przykład zielonym kolorem. O, patrz, ja już pokroję na 5. 1/3, 2/3, 4/5. No i oczywiście wszystkie pozostałe też pokroimy, no nie? I teraz tak, z 1/3 zrobi się jaki łamek? Z 1/3 zrobi się... 5/15. To napisz to ładnie. Dobrze. No i teraz trzeba tutaj wpisać. Zamiast 1/3 wpiszesz. Zamiast 1/3 napiszemy. Powiedz co? O właśnie. Dobrze, bardzo dobrze. Dodać. A zamiast 1/5 wpiszesz. 3/15, prawda? Tak. To się równa razem. Pięć piętnastych, dodać 3/15, to jest razem. No, Szymonku. 5 i 3/15. 8/15. 8/15, dobrze. Napisz. To jest mało. No, to jest mało. To jest więcej niż połowa, czy mniej niż połowa, jak myślisz? Więcej. Więcej. Troszkę więcej niż połowa. Masz rację. O tak. Tak. O, narysuj właśnie, tak? Tyle. I kawałeczek więcej niż połowa. Tak, właśnie. To jest ta część, prawda? Większa. Dobrze. No to popatrz. To teraz zrobimy takie dodawanie. Popatrz. Na wzór tamtego. 4/3, zobacz. 4, albo nie 4/3, tylko powiedzmy 2/3. 2/3. Dodać 3/5. Herbatka. Herbatka, no dobrze. Napijemy się gorącej herbatki. Popatrz, Szymonku, tutaj teraz. 2/3, dodać 3/5. 2/3, dodać 3/5. Z 2/3 się zrobi jaki łamek? Pokroimy na 5. Na 5. No to jaki łamek powstanie tutaj? Tak, to napisz ładnie. 10/15. Dodać. A tutaj pokroimy każdą z tych części na
trzy. Na trzy. To się zrobi. Dziewięć piętnastych. To napisz to ładnie. 9:15, tak. To się równa. Dobrze, dobrze. To się równa. No i napisz, jaki będzie wynik. 19:15. Tak, dobrze. Jeden całość. Ale napisz 19:15 najpierw. To się równa. Ile całych? Tak. Jedna cała i... Matko, 4. I 4, tak. No, to tylko troszkę trzeba się zmazać. Dobrze. A popatrz, Szymonku, ja teraz zrobię tutaj taką sztuczkę, że zamiast 2/3 zrobię, powiedzmy, że tu jest 5 2/3. A tutaj, że jest na przykład 4 3/5. No to tutaj będzie 5, prawda? 5. Tutaj będzie też to 4, tak? To tutaj będzie razem ile? Tutaj nie ma nic, ale powinno być teraz 9 całych, prawda? 9. To na końcu tutaj będzie ile? 9 całych i 19:15 to razem będzie oczywiście 10. 10 i 4:15. Dobrze, to byś takie coś zrobił. Dobrze, to zrobimy teraz jeszcze coś innego. Popatrz, zrobimy tak. 1/4 dodać 1/6. O, Szymonku, pomyśl nad tym przykładem. Ja ci narysuję torciki. Dobrze. Ty sobie łyknij ciasteczko. Jeden tort. Drugi tort taki sam. No ja już pokroję na 4 części. A ty pokaż, jak się kroi na 6 części. Na 6 równych części. A pamiętasz, jak się kroi? Na 6 części? Mhm. Tak. O, na 3, a potem ten na 3 jeszcze na połówki. Tak, świetnie. Można też od razu, popatrz, od razu to się tak kroi, zobacz. Można tak, na pół, a potem tak na skos. Mi to przypomina, tutaj ma głowę, tutaj ma 2 ręce, a tutaj ma 3 nogi. A tutaj ma ogon, na przykład, nie? Że to jest jakaś małpka, no nie? Głowa, ręce, nogi i ogon małpki, no nie? O, patrz, można tak i tak, no nie? I to jest i wtedy... Pół i pół. Znaczy pół i tak na skos, no nie? Dobrze. No i teraz zakreskujemy. No to ja już zakreskuję 1/4. Nie mogę. Nie. No to ty 1/6 zakreskujesz. Zakreskuj 1/6. Może tą. O. Świetnie, dobrze. Podpiszemy. 1/4, a tu jest 1/6. No i teraz pomyślmy, jak to pokroić, żeby części były równe. Które części są większe? W tym torcie czy w tym torcie? W tym, tak. W tym są większe. Czyli 1/4, a tutaj 1/6. To jaki znaczek postaw odpowiedni znaczek? Co jest większe? Która liczba jest większa? Pomiędzy nich. Czekaj, bo tak to byłoby równe się, nie? A to musisz większe. Że 1/4 jest większa. O właśnie, tak, taki znaczek. Taka strzałeczka trochę. No i Szymonku, myślmy tutaj, jak tutaj pokroić. Na ile części? Jakby tutaj pokroić na 2 części, to ile części by się zrobiło? Na 6. Aha, tu na 6, a tu? Na 4. No można by tak zrobić, można. Tu na 6, tu na 4. Ale wiesz co? Bo wtedy tutaj, ile będzie wtedy części tutaj? A tutaj na 4. Tak, wiem, ale jak tutaj pokroisz na 6, to będzie ile części tutaj wtedy? Czyli tutaj się zrobią 24. A jak tutaj pokroisz na 4 części, to tutaj się zrobią... 24. Też 24. No tylko wpisz ile, dobrze? Ty to już umiesz to w pamięci, nie musimy kroić nawet. Ja tylko tutaj napiszę w kółeczku, że tutaj pokroiłeś na 6 części, prawda? Tak w myślach. A tutaj pokroiłeś na 4 części, tak? Dobrze. No to z 1/4 zrobi się ile? Napisz tutaj ładnie. 1/20. Poczekaj. Z 1/4 zrobi się... Pokroimy. Kroisz na 6 części każdą. 6. 6, no to wpisz tutaj ładnie.
6,24. Dobrze, a z 1,6 zrobi się 4,24. Dobrze. No świetnie. No to, to, no to, 10,24. No to razem będzie. No to ja już napiszę tutaj od razu. Albo przepiszę, patrz, przepiszę, że to jest 6,24. Dodać 4,24, prawda? Dobrze zrobiłem? No. Wpisałem. Zamiast tego wpisałem to. Zamiast tego wpisałem to. Zamiast tych ułamków. To jest 10,24. Ale wiesz co? Teraz jak jest taki ułamek, to można, można skrócić go, czyli posklejać. Po ile można by tutaj posklejać? Po ile części? Wiem. Po dwie. No to jaki ułamek? 5. Tak? 12. To napisz to ładnie. 5/12. Po skróceniu. 5/12. I patrz, ja ci pokażę taką sztuczkę, że to się tak zapisuje, że popatrz. Jak sklejamy po dwa, zobacz Szymonku, jak sklejamy po dwa, to można tak tu przekreślić i tu przekreślić. I tutaj napisać, że po sklejeniu będzie 5 części. A tutaj po skróceniu, czyli po sklejeniu, będzie 12 części. O tak się zapisuje, wiesz? O taki zapis jest. I to jest 5/12. Dobrze. Zrobiliśmy dobrze, ale wiesz co? Ale zrobimy troszkę, troszkę jeszcze inaczej. Patrz. 1/4 plus 1/6. To samo. Popatrz. Ty zrobiłeś tak, że tu pokroiłeś na 6 części, prawda? A tu pokroiłeś na 4 części. A pomyślmy, czy da się pokroić na mniej części. Na mniej. Bo wtedy jest części dużo, 24 to jest dużo części, prawda? Byłoby dużo rysowania. Jak pokroić na mniej części? Na... Nie wiem. No to popatrz, to ja ci podpowiem, zobacz. Tutaj zamiast na 6, wezmę na zielono napiszę, zobacz. Na 3. Tak, tu pokroimy na 3, masz rację, tu na 3 części. Tu na 2. A tutaj na 2, no właśnie, no zgoda, zgoda. No to, to popatrz, zamiast na 6, to przekreślę, że nie na 6, nie na 4, tylko na 3 i na 2. No to, no to tak, z 1/4 się zrobi jaki ułamek teraz? Zamiast 1/4 będzie jaki ułamek? Zamiast tych 6/24 zrobi się inny ułamek. Ten skreślę i ten skreślę. To było dobrze, ale ja skreślę, że teraz jest coś innego. Z 1/4 się zrobi ile teraz? Kroj? 3/12. No to ja napiszę 3/12, dobrze. A z 1/12. Tu się zrobi 2/12. Tak jak tu. 2/3. No tak, no bo to było jedna część, prawda? Dobrze. No to wiesz co, no to zapiszmy tutaj, zapisz teraz tutaj. Szymonku, patrz. Zamiast 1/4 wpiszesz co? Zamiast 1/4 można napisać? 2/8. Nie, nie. Tutaj, no nie? 3/12. To wpisz tutaj 3/12. Tak. Dodać. A teraz zamiast 1/6 to co wpiszesz? Zamiast 1/6 wpiszemy właśnie 2/12. I to się równa. I razem będzie 3/12 i 2/12 to będzie 5/12. Laska? No tak, 5/12. A zobacz, to był pierwszy sposób, prawda? A to jest drugi sposób. Czy ten sam wynik nam wyszedł? Zobacz. Popatrz. 5/12 i 5/12. Ale który sposób jest lepszy? Ten czy ten? Jak myślisz? Ten jest sam. Znaczy, no wynik jest ten sam, ale ten jest lepszy, bo nie trzeba na końcu skracać, widzisz? Bo tu musieliśmy na końcu skracać jeszcze, nie? A tutaj nie musimy. Także najlepiej mieć jak najmniejsze liczby, jak najmniejsze. Więc tutaj 12 jest lepsze, wiesz? To się robi w ten sposób. Tutaj 6 może być, a tutaj też. Popatrz. To się mówi tak, że najmniejsza wspólna wielokrotność od 4 i 6. Mama, załam się tu? Nie. Nie. Może, Szymonku, zrobimy coś takiego, popatrz. Albo nie będę się na razie tym jeszcze. Albo zrobimy jednak. Patrz, wielokrotność. Wielokrotności czwórki napiszemy. Wielokrotności czwórki. Czyli tak, 4. Potem co będzie? Jak wielokrotności? 8. Potem będzie 8. Potem? 12. Potem 12, potem? Nieskończenie. No, nie skończyli wiele, ale jeszcze jedną, chociażby. 20. Nie, no, ale wcześniej jeszcze. Aha. 16. Dobrze, to są i 3 kropeczki. A teraz wielokrotności, popatrz, wielokrotności szóstki. 6, 12. Potem co będzie? 18. 24. 24 i tak dalej, prawda? I 3 kropeczki, nieskończenie wiele. I teraz popatrz, jaka liczba jest i tutaj, i tutaj? Znajdź liczbę, która jest i w jednym zbiorze, i w drugim. Patrz, bo to są dwa zbiory. Która liczba jest i w jednym zbiorze, i w drugim?
12, tak. To weźmiemy w kółeczko. Tu jest 12 i tu jest 12. I wiesz co? I to się mówi, że to jest, popatrz, że to jest najmniejsza wspólna wielokrotność. Prawda? Najmniejsza wspólna wielokrotność. To wpisz tutaj 12. 12. No wpisz 12 po prostu. 12. O właśnie. To jest ta w kółeczku. 12. Możemy ją wziąć w kółeczko. O. Najmniejsza wspólna wielokrotność. Tak? I popatrz. Mianownik, ten wspólny mianownik, to się bierze najmniejszą wspólną wielokrotność. Najlepiej jest brać przeważnie. Dobrze, no to zrobimy jakiś inny przykład. Aha, jeszcze zrobimy jakąś wariację tego przykładu. Wariację? Wariacja to będziemy wariować, nie. Wiesz co, wariacja w matematyce, w ogóle wariacja to oznacza jakąś zmianę. Zrobimy jakąś tutaj zmianę, czyli jakąś kolejną wersję. Są takie, myślałam, że będziemy żalić. A są wariacje w muzyce? Są, wariacje na temat na przykład. No nie, wariacja na temat opery, tam Straszny Dwór Stanisława Moniuszki. No ale zobacz. Patrz, zrobimy teraz takie dodawanie. 3 czwarte dodać 5 szóstych. O, jak to dodamy? Zamiast 3 czwartych zrobi się jaki ułamek? A, rysujesz sobie, tak? Wiesz co, a może nie rysujmy. Wiesz co, poczekaj, ja ci pokażę. Zobacz, bo tu mamy narysowane, zobacz. Tu mamy narysowaną 1/4, a tu mamy 1/6. To teraz sobie wyobrażę 3. No to, o, zakreskujemy, no nie? Tu i jeszcze tutaj. A tutaj 5/6, czyli muszę zakreskować jeszcze tak, ten kawałek, ten i jeszcze ten, prawda? I teraz tak, tutaj zmarzymy, tu będzie 3/4, a tu będzie 5/6. Dobrze, tylko teraz zmarzymy. Zmarzymy to, co niepotrzebne. O! I teraz sobie pomyślmy. No Szymonku, myśl, co tutaj się stanie. A ja muszę znaleźć jedną skówkę. Szymonko, myśl tutaj, dobrze? A ja tą skóweczkę od ma zakładkę. Widzę. O, ja też widzę. Popatrz, pokroimy na ile części? Na 5. Nie, znaczy tu gdzie są 3/4, pokroimy na? 3. Na 3. To jaki ułamek się zrobi z 3/4? Jak pokroimy na 3 części każdą? To z 3/4 zrobi się. No jak to? Jak to będzie? Tu na 3 części, tu na 3, tu na 3 i tu na 3. To z tych części, ile będzie części czerwonych? 3 razy 4? Znaczy patrz, tniemy na 3 części, tu na 3, tu na 3 i tu na 3. To części będzie tych czerwonych będzie 9. No to wpisz tu 9. 9/12, dobrze. 9, a tutaj 12, dobrze. Dobrze. A teraz tu jest 5/6. Tutaj tniemy na ile części każdą? Na 2. Prawda? Bo tu jest napisane w kółeczku na 2. To z 5/6 się. Ale wiesz co, ale może nie tni, tylko sobie wyobraź to, dobrze? Wyobraź sobie to. Że tu na 2, tu na 2, tu na 2. To z 5 części się zrobi, z 5 czerwonych części zrobi się ile części czerwonych? 10/12. 10/12, dobrze. Dobrze. No to wpisz teraz tutaj odpowiednio, dobrze? Wpiszmy tutaj. Ale wiesz co? Poczekaj. A, już wpisałeś wynik od razu. Dobrze. Dobrze, no tak. To ile będzie całych? 1. Tak, to napisz ładnie. Równa się. Tak. 1 cała i... 17. Tak. Świetnie. To wiesz co, jeszcze może jeden przykładik zrobimy tutaj, podobny. To zmarzymy. I zrobisz teraz tak. Zamiast tu będą 2/4, a tutaj będą, tutaj będzie na przykład 4/6. O, Szymonku.
Podyktuj mi, co mam napisać. Z 2/4 się zrobi ile? Tutaj, tu będzie 2/4 teraz, tak? Prawda? Czyli będą dwa kawałki zamalowane, tak? Dwa kawałki. A tutaj 4/6 to będzie zamalowany. No, będą zamalowane 4 kawałki, tak? O, czyli będzie taka sytuacja. I teraz tak, tu będzie 2/4, a tu będzie 4/6. To zmarzymy. To z 2/4 się zrobi jaki ułamek? Szymonko, popatrz tutaj. Popatrz, z 2/4 co się zrobi? Pokleimy na 3. Na 3, na 3. Tu na 3, tu na 3, tu na 3 i tu na 3. 6/12. To ja już napiszę, 6/12, dobrze. A tutaj jaki ułamek się zrobi? Tu będziemy kroić na ile części? Tutaj każdą część pokroimy na? Na 2. To się zrobi? Z 4/6 zrobi się? 8/12. No to ja tu napiszę, 8/12. No to ja tutaj to przepiszę, że patrz, zamiast 2/4 mogę napisać co w tym miejscu? Zamiast 2/4 mogę napisać? No, Szymonku, zamiast 2/4 co mogę napisać? 6/12. 8/12. A tutaj dodać 8/12. Dobrze. I ile to będzie razem? 6/12 dodać 8/12 to będzie razem? 6/8. No właśnie, no. To ile to jest? 14. Dobrze. Jedna całość i... Jedna całość. I 2/12. Dobrze, i 2/12. A wiesz co? A te 2/12 możemy skrócić, czyli możemy pozlepiać. Po ile możemy pozlepiać? 2/12. Po 2. Tak, no to jaki będzie tutaj ułamek? 1/6. 1/6, dobrze. Czyli jest 1/1/6. No dobrze, i jest gotowe. Dobrze. To wiesz co, może jeszcze jeden zrobimy. Idzie nam tak dobrze z tymi ułamkami, że zrobimy teraz. Popatrz. Coś takiego. 1/6 dodać 1/8. To się równa. Ja tutaj narysuję te kółeczka. Pokrój na 6 części. Pamiętasz, jak się kroi na 6 części? Tak. Tak, tak i tak. Mhm. No to pokrój niebieskim. Na pół najpierw, na pół. Od góry. Tak. I teraz na skos. Tak, jeden skos i drugi skos. Świetnie. A tutaj pokrój na 8 części. Też na niebiesko. Tak. 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 I tak. Dobrze. No i zrobimy. Patrz, tu jest 1/6. A tu jest 1/8. No to ja zakreskuję na przykład na czerwono. Dobrze. To się równa, to się równa. No i Szymonku, teraz myślmy, na ile pokroić. Gdzie są części większe? Na tym rysunku czy na tym? Tu są większe części, tak. A dlaczego są większe na pewno? Bo jest ich? 6. A tu jest 8, tu jest ich mniej, prawda? Jak jest mniej dzieci do zjedzenia jednego tortu, to zawsze się bardziej najedzą, prawda, niż jak jest więcej dzieci, prawda? Mhm. Tutaj jeden tort zjada 6 dzieci, 6 dzieci zjada jeden tort, a tutaj 8 dzieci. No to tutaj większe kawałki. Mogę wam wytłumaczyć, ale muszę mieć do tego linijkę. Jak tutaj zrobić? Znaczy, dlaczego tutaj jest większa... A, bo, no to dam ci linijkę. O, masz linijkę i tłumacz. Wytłumaczysz wszystkim dzieciom, które to oglądają i maturzystom, tak? Szymonek coś będzie tutaj tłumaczył. Tak, Szymonek narysował odcinek. I teraz co? Sam nie wiem, co Szymonek chce tutaj narysować. Aha, chcesz narysować kwadrat, tak? Nie. Prostokąt. Prostokąt, aha. 6 na 8?
Aha, no Szymonek rysuje prostokąt, od linijki. Jestem ciekaw, co tutaj Szymonek nam pokaże. Tak. Tutaj na 6. Na 6, dobrze. Jest, 6 części. 6. Tak. Tak, ja... Tutaj są takie części. Tak, ja tutaj... Tutaj mają... 1 centymetr. Tak. A jakby pokroić na 8, to części będą... Mniejsze. To części będą mniejsze, no właśnie. No to Szymonku, to jest udowodnione, no nie? Tak? Dobrze. Dobrze, no świetnie, no to ładnie pokazałeś. To teraz Szymonku, popatrz. Wróćmy tutaj do naszego zadania, dobrze? Wróćmy do naszego zadania. Jak tutaj pokroimy, żeby nam się części wyrównały, żeby były znowu części, żeby były części równe? Jak pokroić? Tutaj możemy pokroić każdą część na ile? Na 8? No możemy, tak. Jak na przykład w kółeczku. Ale by było za dużo. No bo by dużo części. Ale możemy tak zrobić. Tutaj na 8. Poczekaj. Tu na 8, tu na 8, tak. A tutaj pokroimy każdą, można pokroić każdą część na ile? 6. Na 6. No zgadza się. I popatrz, jakie wtedy ułamki by powstały tutaj? Popatrz. Z tego ułamka by się zrobił wtedy jaki ułamek? Z jednej szóstej by się zrobił jaki ułamek? Kroimy na 8 części, każdą. To jaki tu powstanie ułamek? Osiem razy sześć chyba. No tak. No, a to ile to jest? 8 razy 6. 48. 48, czyli tu będzie 48, prawda? A ile w liczniku? Osiem. Czyli 8 czterdziestych ósmych. Dobrze. A jaki ułamek tutaj powstanie? Powiedz, jaki? Kroimy każdą część na 6. 6 razy 8. No, to jest ile? 48. 3, to będzie 48, tak? A w liczniku? 8. No, kroimy na 6. 6 czterdziestych ósmych. No dobrze. No to... Zamiast 1 szóstej, co muszę wpisać tutaj? Zamiast 1 szóstej wpiszę 8 czterdziestych ósmych, prawda? Trochę za dużo. No trochę za dużo, no ale zrobimy. A tutaj zamiast 1 ósmej wpiszemy 6 czterdziestych ósmych. 6 czterdziestych ósmych. Dobrze. No i teraz trzeba to dodać. Ile to będzie po dodaniu? Dodaj, Szymonku, to ładnie. No, dodaj i wpisz nawet sam tam, dobrze? Ile to będzie? Napisz tutaj ładny wynik. Osiem i sześć to jest? 14. No to napisz ładnie, 14. Czternaście jakich? 48. Dobrze, świetnie. To się równa, ale wiesz co? Musimy to jeszcze skrócić. Skrócić, czyli pozlepiać. Po ile części możemy pozlepiać? No, po dwa. Po dwie. No to pozlepiaj po dwie. Czyli skróć ten ułamek. 7, tak. 7/24. No brawo, dobrze. Można tak zrobić. Można tak zrobić. Ale teraz, patrz, tu są takie duże mianowniki, prawda? Duże liczby. I tu jest też... Duża liczba. I potem musimy skracać, prawda? Ale nie da się już. Już się dalej nie da, masz rację. Owszem, ale tu się dało, prawda? Tu skracaliśmy, tak? Wiecie, dlaczego by trochę 7 się nie podzieli na 2, tak. Ani na 3 się nie podzieli, prawda? Ani na 4, tak. Bo na 5. Bo to jest liczba jaka, pamiętasz? To jest liczba nieparzysta, ale jeszcze jaka? Liczba pierwsza, prawda? Bo zrobiliśmy tak, takie coś. Liczby pierwsze. Ona się dzieli tylko przez jakie liczby? 7. Przez 7. Patrz, dzielniki siódemki, to są jakie? Przez 7 i przez 1. 1 i 7. I jak są dwa dzielniki, to liczba się nazywa? Pierwsza. Pierwsza, to jest liczba pierwsza. Brawo. Dobrze, ale popatrz. Dwa jest nawet pierwsza.
Dwa też nie zdążą pierwszą, tak. Ale wiesz co, popatrz, Szymonku, pomyślmy, jak teraz pociąć na mniej kawałków. Czy damy radę? Popatrz, ja skreślę teraz to 8 i 6, skreślę, że nie tak kroimy teraz, tylko pokroimy na mniej kawałków. Patrz, jak ja ci podpowiem. Tutaj, tu gdzie jest 6 części, to pokroimy na 4 kawałki. Patrz, ja tu dam w kółeczku, że na 4 pokroimy. To jaki tu ułamek powstanie, jak pokroję na 4 kawałki? Każdy. 4 razy 6. No to ile to będzie? 24. 24, a w liczniku? Jak kroję na 4. To będzie 4. 4, 24. Dobrze. A teraz popatrz. Tutaj pomyśl, na ile kawałków pokroić tutaj, żeby było dobrze. Co tu mam wpisać? Na ile kawałków trzeba pokroić? Tu jest 8 części. Na 3. Na 3, no brawo. To jaki tu ułamek powstanie? Napisz sam, dobrze? O, żebyś wszystko sam zrobił. No świetnie, dobrze. No i popatrz. I teraz tutaj ładnie to zrobimy, że 1/6 dodać 1/8, to co, zamiast 1/6 mogę wpisać co? Teraz powiedz mi. Zamiast 1/6 mogę wpisać. Patrz, zamiast 1/6 mogę wpisać to, co jest równe. 4/24. Ale to już. No, no dobrze. A patrz, a zamiast 1/8 co mogę wpisać? Zamiast 1. Dodać 3/24. I razem będzie ile? 7/24. I zobacz, to jest ten sam wynik co poprzednio? Co wyżej? Patrz, to był znowu pierwszy sposób. Drugi. A tu jest drugi sposób. Który ci się wydaje lepszy? Takie same. Znaczy, no wynik ten jest lepszy, prawda? Bo nie trzeba skracać na końcu, prawda? To ten jest lepszy sposób. Bo wiesz co? Bo popatrz. Najmniejsza wspólna wielokrotność dla 6 i dla 8 to jest ile? Najmniejsza wspólna wielokrotność. Domyślasz się? No sprawdzimy. Popatrz. Zrobimy sobie wielokrotności 6. Wymień. 6, potem będzie co? 12, 18. 24. 30. I tak dalej, tak? I 3 kropeczki. Jeszcze trochę będzie. No, jeszcze nie skończę niewiele, prawda? A teraz wielokrotności 8. To są jakie? 8. Tak? 16. 24. A potem co będzie? 32. I tak dalej. Dobrze. I teraz jaka liczba jest? 7. No to weź w kółeczko tą liczbę. To już wtedy od razu wiedziałem. Aha, od razu wiedziałeś. No właśnie. Czyli popatrz. Gdzie ta liczba tutaj występuje? Widzisz tą liczbę, że ona tu występuje? Gdzieś w tych naszych rachunkach? Jak to było 6 i 8? 1/6, 1/8? Gdzie ona jest? Ta 24. Tu jest, prawda? O. Tu i tu. Widzisz? To jest ta liczba. A to teraz tak. Popatrz. To są wielokrotności 6, a to są wielokrotności 8. Jaka jest najmniejsza wspólna wielokrotność 6 i 8? No właśnie. Tak, 24, prawda? I dlatego ona jest tutaj, tak? Dobrze. Czekaj, zamkniemy tutaj to, żeby nam nie wysychało, bo jakbyśmy nie zamknęli, to co by robiłyby atomy farby? Wyleciały. Wyskakiwałyby, jak atomy wody tak sobie, prawda? I to by się robiło suche i by nie chciało ten mazak pisać, prawda? O, Szymonek jeszcze troszkę nie jest całkiem zdrowy, tak? Czyli jakieś masz atomy choroby. Są atomy choroby jakieś? Sam. Nie, wiesz co, atomów choroby nie ma. Ja żartuję. Choroba się bierze z zarazków różnych, tak? Z wirusów albo z bakterii, tak? Ty chyba popchnąłeś jakieś wirusy, wiesz? A jakie? Bo mamusia mówiła, no jakieś wirusy przeziębienia. A jak to wygląda? Wirusy jak wyglądają? One są bardzo malutkie, wiesz? Też ich pod mikroskopem nie widać, takim zwykłym mikroskopem. Musi być taki bardzo dobry mikroskop. Żeby... A ile by tak kosztował? Taki mikroskop? No słuchaj, taki, żeby wirus oglądać, to ja przypuszczam gdzieś ze 100 tysięcy złotych. Dużo? Mhm. Wiesz, ja tak mówię na oko. Jak ktoś jest mikrobiologiem, to... To jest mniejsze. Od wirusów? Atomy. Atomy są mniejsze. A co jest mniejsze od atomów? Elektrony. A co jest mniejsze od elektronów? Wiesz co, od elektronów to tak nie wiadomo jeszcze dokładnie, ale być może są takie struny tak zwane. One są jeszcze mniejsze. Jeszcze tam chyba... A struny ile? Matko,
pod teleskopem ile by teleskop kosztowało, żeby... Z trudny zobaczyć. Wiesz co, nie ma takiego teleskopu, nie ma takiego mikroskopu na świecie, bo one są tak malutkie, że nawet nie wiadomo, czy kiedykolwiek będzie można je zobaczyć, nawet jeżeli one są. Wiesz, nawet nie wiadomo, czy one są. Tak, fizycy tak mówią, że one mogą być. Ale one są tak malutkie, że nawet nie wiadomo, czy one są, czy nie ma tych strun. Wiesz co, no to jest taka historia strun. A to wyglądają jak? Takie... Wiesz co, te struny to wyglądają takie, są takie poskręcane, takie coś poskręcane i one tak drgają, wiesz? I one jak drgają, te struny są albo zamknięte, patrz, albo są takie struny zamknięte, o, takie, i one sobie drgają, albo są takie niezamknięte. I wiesz co, jest taka teoria strun, ale ona jest bardzo trudna. Musiałbyś bardzo dużo matematyki znać, wiesz? Jeszcze takie matematyki. Już umiem. No ty już umiesz bardzo dużo, ale wiesz co, jeszcze trochę za mało do teorii strun. Bo to najwięksi fizycy, najwięksi matematycy tą teorię badają, wiesz teorię strun. Trzeba wcześniej poznać mechanikę kwantową, wiesz co jest mechanika kwantowa? No też nie, widzisz, to też jest trudne. Trzeba by znać, żeby zespolone, trzeba by znać jeszcze, o, zobaczmy, którą mamy godzinkę? 11. Tak, jest 11 i 15 minut, i 15 sekund, prawda? 15 sekund. Przerwa! Nie, no to jeszcze nie, patrz. Jest tak, 11, to można tak zapisywać, 11, 15. 11, dwukropek, 00, dwukropek i 15 sekund. O, widzisz, tak można. Nie jest 15. No to teraz już nie, teraz już jest 30, prawda? Bo to szybko się zmienia, tak? To musiałby tak... Nie, nie jest 30. Już 31, nie? O, już 32, prawda? Już 33. Te sekundy tak lecą, prawda? To są tak, patrz, godziny, minuty, sekundy. Dobrze. Wiesz co? A pogadamy troszkę na koniec może jeszcze o tych godzinach. Popatrz. Będzie godzina 11, prawda? Potem będzie godzina 12, tak? Już jest 11. No już jest 11:01, tak. Ale potem będzie godzina 12, a po godzinie 12 będzie która godzina? Jak minie godzina 12, to będzie godzina pierwsza z powrotem, tak? Będzie godzina pierwsza, potem będzie godzina druga i tak dalej. Ale wiesz co? Na godzina pierwsza, kropka, 00, o. To jest inne. Albo się tak pisze, pierwsza, 00, no nie? To też można zapisywać jeszcze inaczej. Wiesz, pisze się wtedy, to jest to samo co godzina 13. 13, 00, o zobacz. Albo inaczej? 13, 00. Wiesz co, na rozkładach pociągów na przykład, czy na rozkładach autobusów, to nie będzie napisane pierwsza 00, tylko będzie napisane 13. Ja też tak mam na moim. Na twoim zegarku też tak jest, tak? Chyba tak. Więc popatrz, jak będzie, jak na zegarze, zobacz, jak na zegarze będzie taka sytuacja, tu zrobimy zegar. Nie mogę. Dobrze, narysuj zegar. Nie wiem, czy tutaj nie mam w książce zegara. O, Szymonek tak rysuje zegar. Nie, tutaj zegara nie ma. O, tak, no właśnie, Szymonek rysuje, tak. Tak, potem jest druga, tak. Potem będzie... Trzecia. Tylko wiesz co, Szymonku, popatrz. Trzecia, tak naprawdę, to w którym ona jest miejscu, zobacz. O, widzisz, ona powinna być tutaj, prawda? Czyli to powinno być troszkę gęściej, tak? Dobrze, ale wiesz co... Wiesz co, ale może być, to popatrz, to ta godzina, posłuchaj, jak jest dzień, jak jest godzina pierwsza, na przykład tatuś mówi, że o, obiad będzie o godzinie pierwszej, to ty możesz powiedzieć, nie tatuś, obiad jest nie o godzinie pierwszej, tylko o godzinie, jakie, o 13, bo to jest to samo, tak, tylko że trzeba by powiedzieć pierwsza po południu, albo o 13, to od razu wiadomo, już nie trzeba mówić po południu, prawda, potem, jak tatuś mówi tak, o drugiej po południu pójdziemy grać w piłkę, to ty powiesz, tatusiu, nie mówi się o drugiej po południu, tylko można powiedzieć o której? 14. O 14. A potem mamusia mówi tak, no Szymonku, o 3 po południu to mamy próbę. To ty mówisz, no mamusiu, to jest godzina? 15. Tylko nie będę mówić, no mamusiu, bo tak jest nieładnie, tylko mamusiu, to jest godzina 15, prawda? Dobrze. A popatrz, o 4, jak to jest godzina 4, to jest przerwa, tak? To która to godzina będzie wtedy? Inaczej, 4 po południu, to jest? 16, prawda? A wiesz co, o której godzinie jest dobranocka w pierwszym programie telewizji? Wiesz o której? Pamiętasz? O 12. Wiesz co, nie, dobranocka to jest o 19:30, wiesz? Ale ty nie oglądasz telewizji, prawda? Mało oglądasz, więc tego nawet nie wiesz. No i dobrze. Oglądam to, nie. No, dobranocka oglądasz?
Nie, tylko jakieś filmy. No jakieś filmy ładne, dobrze. Więc popatrz, Dobranocka to jest o 19.30, prawda? A o której chodzisz spać przeważnie? O 22. O 22, tak późno? Naprawdę? Nie. A ty, Monika, o której chodzisz? Nie, nie wiem, czasem tak jest. O 8, bo wiesz co, o 22 to byłaby godzina 10 w nocy. To chyba nie, chyba... Wiesz co, mi się wydaje, że chodzisz tak spać o godzinie 20 gdzieś mniej więcej. A kiedyś była 11 w nocy i nie spałeś. I nie spałeś. No, dobrze, to popatrz, jak była 11 w nocy, 11, pamiętam, czy 11 w nocy. Tata mi tak mówi. No, możliwe, popatrz. Jeżeli to była 11 w nocy, to była która godzina, wiesz, która? Na tym zegarze, popatrz, 11 w nocy, patrz. To ja ci powiem, 11 to była 23. 23.00, o, wiesz? 23. A północ to jest o której godzinie? Jak jest połowa nocy? To północ to jest o 12 w nocy. 12 w nocy to jest która inaczej? 12 w nocy. 12 w nocy to jest która inaczej? 24, wiesz? Mhm. To jest 24. Czyli jak ktoś mówi, że o 12 w nocy, to się mówi inaczej o 24. Wiesz co? Jest taka bajka o Kopciuszku. Znasz bajkę o Kopciuszku? Mhm. To jest taka bajka, że Kopciuszek poszedł na taki bal królewski, prawda? I miał takie piękne szaty. Ale te piękne szaty to jakaś wróżka dobra zrobiła. I ona powiedziała, że o północy te piękne szaty i te piękne buciki, znaczy te piękne szaty zamienią się w łachmany, czyli takie brzydkie ubranie, prawda? Czyli musisz Kopciuszku przed 12 wyjść z balu, prawda? No to o 12 w nocy to znaczy o której ona musiała wyjść z balu? O 24, tak? Bo to jest północ. Tak, o 24 to biją tak zegary często, takie stare zegary, bim, bim, nie wiadomo, że jest północ, bim, bim, jest północ. I tak cały czas? No tak, biją, wiesz co, biją 12 razy przeważnie, albo 24 razy. Ale przeważnie 12 razy uderzają. Bo to jest 12 w nocy. To, Szymanko, popatrz, jeszcze taki sprawdzian, zobacz. A która jest godzina? Godzina? No zobaczymy, popatrz. Sprawdź na zegarku. 11.08. 11.08, dobrze. Jeszcze mamy 7 minut. 7 minut. A wiesz co, a wyobraź sobie, że tu jest ciemno teraz, no nie? I to jest 11.08, ale 11.08, ale w nocy. To byłaby która godzina? Jeżeli to byłaby 11 w nocy. Patrz, tu jest napisane. Czyli to byłaby 23.08. O. Jeszcze czasami są pociągi o takiej godzinie, że trzeba w nocy po prostu czekać na pociąg i właśnie pociąg 23.08. A zobacz, jakby pociąg odjeżdżał, popatrz, jakby pociąg odjeżdżał o 16.30. To jest w nocy czy to jest w dzień? Zobacz. Nie, 16.30. Dzień. A która to jest godzina tak po południu? Wiesz, która? Zobacz, o tutaj patrz. O, Szymonek jest troszkę niezdrowy. To jest czwarta, prawda? To jest godzina czwarta. Tak? Czyli to byłaby 4.30. Co ty robisz zwykle o godzinie czwartej? Chyba grasz, no nie? Chyba masz próbę wtedy, prawda? O czwartej po południu. O 15. O 15. No to patrz, o 15, czyli o której po południu? Inaczej? O 17. Nie, jak o 15, to znaczy, że o 3, prawda? Mhm. A o której mamy obiad przeważnie? O 12. No 12, albo o 13 czasami, prawda? Czyli o godzinie 1, tak? Po południu. Czyli o 13. Będziesz już to wiedział? No, już będziesz wiedział takie rzeczy. Dobrze, wiesz co, ja ci na koniec jeszcze... Ale na sam koniec. No, na sam koniec, tak, już nie będziemy więcej robić, tylko jeszcze znajdziemy może najmniejszą wielokrotność. Popatrz, zrobimy tak. Wielokrotności ósemki tutaj weźmiemy, zobacz. 8. 8. Co będzie dalej? 16. Dalej. 24. Dobrze, a jeszcze dalej? 32. 32, świetnie. I tak dalej, prawda? A teraz patrz, wielokrotności dwunastki. 12. No właśnie. 24. 24. 36. Dobrze, i popatrz, i tak dalej. I teraz ty masz napisać najmniejsza wspólna wielokrotność. Poczekaj, dla ósemki i dla dwunastki. To co to jest? O, możesz w kółeczko wziąć. Na czerwono. Najmniejsza wspólna wielokrotność. Czyli taka liczba, która jest i tutaj, i w tym zbiorze, i w tym zbiorze. Nie ma tutaj ósemki. No, to ósemki nie ma, ale zobacz. Wspólna wielokrotność.
taka liczba, która jest i tu, widzisz tak, która jest i tu? O właśnie, to weź w kółeczko je. Tu jest. I tu jest. No więc co wpiszemy tutaj? Najmniejsza wspólna wielokrotność? Dwadzieścia. Cztery, no brawo. To wiesz co? Popatrz, Szymonku, wiesz do czego to służy? Do tego, że jakbyś miał, patrz, jakbyś miał jedną ósmą, dodać jedną dwunastą, to tutaj trzeba by ten mianownik wziąć jaki? Wiesz, ile trzeba by wziąć? No zgadnij, po co braliśmy tą liczbę? 24 trzeba by wziąć, wiesz? 24. To byłby najlepszy mianownik. 3. 24. Ale tu, 3 kropeczki. Aha, no, no, są, no, 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 zgadza się, bo jedna była za dużo, tak? I Szymonku, popatrz, popatrz. I zobacz, ile byłoby tutaj, tutaj na, w liczniku? Jakby z tego się robi tyle. To o 8 pomnożone jest przez ile? Tutaj, 3. Tu razy 3. To tu też będzie 3, bo 1 razy 3, prawda? A teraz patrz, jak tu jest, tu było 12, a teraz jest 24. To tutaj 2. Razy 2. To tutaj będzie? 2. To tutaj będzie 2, no nie? I jaki będzie wynik? 5,24. Widzisz, jest zrobione. Dobrze. To zrobimy jeszcze jeden przykładik, ostatni już. I pokażę Ci działo elektronowe, wiesz, w książce. Działo z elektronami. Działo? To strzela? No, strzela elektronami, wiesz. Tak, takie działo. Patrz, a teraz weźmy sobie tak, wielokrotności, powiedzmy. Powiedzmy, wielokrotności. Czego? Na przykład 12. To śledź. I wielokrotności 15. O. To będzie 12. Tak. 24. Tak. 32. 30, no, 30, powiedz dobrze. 36. 36, potem? 48. Tak, potem? 60. 60, potem? 72. Tak, dobrze, i 3 kropeczki. A teraz, na 15. 15. 30. 45. 75. Dobrze, i 3 kropeczki. No i, to, i popatrz, i teraz ty masz napisać najmniejszą wspólną wielokrotność. Wielokrotność tych liczb właśnie. Dwunastki i piętnastki. O, Szymonek, już Szymonek znalazł. 60 i 60. Dobrze, no to co tutaj wpiszesz? Świetnie, 60. Dobrze, no to popatrz. Jakbyś miał takie ułamki, zobacz. Jedna dwunasta dodać jedna piętnasta. To tutaj byś co napisał? Jaki mianownik? Wspólny mianownik. Nie. Tu byłoby właśnie 60. To byłoby 60, prawda? No i teraz trzeba pomyśleć. 12 razy ile daje 60? 12 razy. Razy, tak, razy. No, spróbuj to obliczyć sobie jakoś, albo odgadnij. 5. 5, no świetnie. No to tutaj będzie 1 razy? 5. Razy 5, czyli ile tutaj będzie? 5. 5,60, dobrze. A, chwileczkę, patrz. A teraz 15 razy ile, żeby było 60? 4. Razy 4. 4. To tu będzie 4,60. No i jaki będzie wynik? Szymonku, napisz sam ładnie wynik. Takie trudne zadanie masz. Zadanie z 5 klasy, trudne. My cię musimy chyba do gimnazjum zapisać, wiesz? Wpisz wynik. O, świetnie, dobrze. Teraz wszystko ładnie zmażemy. Zamknij mazak, dobrze? Zmaż wszystko, ja mazak zamknę. Żeby nam atomy nie wyskakiwały z mazaka, prawda? Już? Tak, już koniec, tylko ja ci chcę to działo pokazać. Tylko wiesz co, jeszcze jakiś mazak jest nie zamknięty. Gdzie mamy jeszcze jeden mazak? O, właśnie, dobrze, o, widzisz, on by wysepł, tak? Atomy by nam, popatrz, tutaj pokażę ci to działo. Widzisz gdzieś tutaj działo elektronowe? Tak. Tak, widzisz taki telewizor starego typu, albo monitor starego typu do komputera, widzisz? I gdzie to działo jest? Widzisz, gdzie to działo? Patrz, o, tu jest to działo. To działo tutaj wyrzuca elektrony. I te elektrony, stąd wyrzucone, tu jest taka elektroda, wiesz, elektroda. Wyrzuca elektrony. Chciałbym mieć takie tabo. To jest katoda, z tego co ja pamiętam, proszę Państwa. Katoda, elektroda ujemna, zdaje mi się.
wyrzuca elektrony. Te elektrony, patrz, trafiają tutaj, wiesz, trafiają w to szkło tutaj. Tu jest luminofor, tak się nazywa, luminofor. A to jest małe, to działo? To działo, no nie, nie jest takie małe. Elektrony są malutkie, a działo nie jest takie wcale małe. Ale te elektrony są tak kierowane, żeby uderzały, patrz, w jeden punkt tutaj, widzisz? I jak tutaj uderzą, to tutaj się zapali punkcik jakiś. I będzie, i z takich punkcików zrobi się cały obraz, wiesz? Patrz, a tu jest pokazane, o, widzisz, to są te wiązki elektronowe, widzisz? O, one tutaj trafiają i będą trzy kolory różne tutaj na ekranie. Bo to jest monitor kolorowy, czyli to jest działo elektronowe. A tutaj popatrz, a tu jest radio i radio odbiera takie coś. Co to jest? Wiesz, co to jest narysowane? Wiem. Fale. To są fale radiowe, wiesz? To są fale radiowe, one lecą do tej anteny. W tej antenie są elektrony znowu. Te elektrony zaczynają drgać, wiesz, tak zaczynają drgać te elektrony. I dzięki temu radio odbiera dźwięk, wiesz? O, patrz, tu jest ta fala, widzisz? O, ta fala, która tutaj leci, o tutaj. Tak narysowane, mogę wiesz? Fale? No dobrze, no to ja ci dam. O, a ty narysujesz falę. Narysuj falę. O, właśnie, to jest. Wiesz co, Czekaj. No to troszkę nie tak. No, zobaczymy. O, właśnie, o, taka jest fala, tak. No potem tam. Znaczy, wiesz co? Tutaj zmieniłeś po prostu częstotliwość fali. Popatrz, o, bo to jest tak, patrz. Tutaj ta fala jest taka szeroka, tak? To ma małą częstotliwość, a tu jest taka gęsta, to ma dużą częstotliwość. Czyli tak, to jest tak. A może być tak, patrz, wysoka fala, zobacz, wysoka, a potem mała. To się mówi amplituda. Tu jest duża amplituda fali, a tu jest mała amplituda. Tak, będziemy się uczyć o falach, wiesz? Będziemy się uczyć o falach też. Jeszcze może jakiś ładny obrazek znajdziemy tutaj, wiesz co? Coś tutaj... Coś... Ale tylko obrazek do patrzenia? No! Popatrz. Popatrz, tutaj... To a, wiesz co, patrz. Tutaj to jest laser, tak? W środku wygląda laser, wiesz? Patrz, te małe kuleczki tutaj, to wiesz co to są za kuleczki? Lasery. Nie. To są cząsteczki światła. Jak się nazywają cząsteczki światła, pamiętasz? Fotony. Fotony, to są fotony, wiesz? Laser produkuje fotony, wiesz? Fotony wyskakują tutaj. I te fotony świecą potem. Znaczy, no po prostu światło to jest... Światło jest złożone z fotonów, no. Jedna z wersji, wersja korpuskularna, bo jest wersja falowa też oczywiście. A wiesz co, jeszcze ci na koniec coś pokażę. Powiem ci, skąd się biorą fotony, chcesz? Możemy już grać, dobrze. A to tylko tą jedną rzecz ci powiem, dobrze? Jaką? O tych fotonach. Dosłownie 10 sekund, popatrz. Tu jest... Raz, dwa, patrz, tu jest elektron, widzisz? Patrz, elektron krąży wokół jądra, to jest jądro, tak? I jak ten elektron przeskoczy tutaj niżej, o tu przeskoczy, na taką orbitę, to wtedy wlatuje foton, wiesz? No, dobrze, gramy. Bo dużo się nauczyliśmy.